Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni. A tutaj ktoś się cieszy. Uhuhu, ale radocha! To jest piesek! Piesek, czyli kolejny znak chińskiego zodiaku. Tak, tak, to jest ten malutki piesek, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc potrzebujemy szydełko. U mnie jest to szydełko 3,5 mm i do tego dwa kolory włóczki. Główny i u mnie główny to jest taki dzisiaj musztardowy brąz, tak można go nazwać. I drugi kolor, raczej kawałek tak naprawdę tego koloru, to taki brąz i z niego będzie tak naprawdę tylko mały nosek. Obydwie włóczki to Opus Natura Extra Cotton, czyli połączenie bawełny i poliakrylu, ojejku, idealne na maskotki. Po prostu perfekto, wytrzymały, miękki w dotyku, no nie na jakiś super miękki, ale gładki, więc te maskotki na pewno dużo wytrzymają, jest bardzo przyjemna w dotyku i naprawdę świetnie się z niej dzierga. Opis, a raczej link do tej włóczki, jak zawsze znajdziecie w opisie, no to było to słowo. Kolejna rzecz, jaką dzisiaj potrzebujemy, no to ostre nożyczki, żeby nam odcięły włóczkę tam, gdzie trzeba i nie poszarpały jej. Kolejna rzecz to znaczniki i uwaga, mogą być takie zwykłe plastikowe, czyli ślimaczki albo agrafki, ale ja zawsze używam kawałka kordonka, czyli albo nitki nawet, ale nitka będzie za cienka, czyli przekładam z rzędu na rząd raz do tyłu, raz do przodu, wyciągam jednym ruchem i nie zostaje żaden ślad. Jest dużo przyjemniejsze i dużo szybsze takie zaznaczenie. Pamiętamy, że ten kordonek musi mieć kolor kontrastujący z naszym głównym kolorem. No u mnie będzie widać, nie jest super, mógłby być jednak czarny, ale sobie poradzimy z tym żółtym. Oczywiście dzisiaj będzie potrzebna także igła, igła do połączenia, przyszycia i zobaczcie, może być plastikowa, ale ta plastikowa jest dość gruba, a ta metalowa jest tępa, czyli jest zaokrąglona na końcu, wejdzie pomiędzy półsłupki, a nie pomiędzy włókna, no i nie pohaczy nam palców. Można oczywiście użyć zwykłej, dużej cerówki, ale wtedy bardzo uważajcie na swoje paluszki. Co jeszcze? Uwaga, bo to jest ważna rzecz. To są bezpieczne oczy, czyli oczy, które zamontujemy. U mnie wielkość to 8 mm. Jak zawsze pokażę, jak je zamontować i pokażę, co zrobić, gdy ich nie mamy, czyli co zamiast tych oczu zrobić. Odkładamy i ostatnia rzecz to wypełnienie i to jest kulka silikonowa, czyli jedyna najlepsza rzecz, jaką wkładamy do maskotek. Nie używamy waty, nie używamy żadnych pokrojonych gąbek, nie, bo wata po zmoczeniu z wodą nie wraca do swojego kształtu, a taka gąbka, no to ona się bardzo kruszy i może próbować wyskoczyć z tej naszej maskotki. Kulkę silikonową znajdziemy w pasmanteriach pod nazwą kulka silikonowa bądź wypełnienie do maskotek, ale uwaga, bo można ją także znaleźć w sklepach z wyposażeniem do domu. W takich wypełnieniach do ozdobnych poduszek często właśnie jest kulka silikonowa, nazwana na etykiecie również jako rurka silikonowa, ale to jest dokładnie to samo, więc co? Zaczynamy! Ok, bierzemy brązową włóczkę do ręki i zaczniemy od łapek, bo jest ich najwięcej, więc najpierw je, później dopiero głowa, ciałko, uszy i ogon, dobra? Zaczynamy od Magic Ringa i od razu mówię, że cały filmik na Magic Ringa jest tutaj w takiej wyskakującej karcie oraz w opisie tego filmiku, tam mówię tylko o Magic Ringu i jak go stworzyć powolutku dokładnie, więc zaczynamy tutaj. Magic Ring z 8 półsłupków, czyli tworzymy 8 półsłupków na naszym Magic Ringu. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 i 8. Wiem, że się wydaje dużo, ale zobaczcie, że będzie ok. Teraz ściągamy i nakładamy sobie znacznik.
ten kolejny rząd przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, nic tutaj nie dodajemy. Zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wkładam sobie szydełko w pierwsze oczko, które na pewno jest troszkę ciaśniejsze. Ojojoj, chyba aż za ciasne zrobiłam, a dałam radę. Więc tutaj przerabiamy wszystkie oczka jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd, no to zrobimy tutaj takie jakby paluszki. Przerzucamy sobie znacznik. Hop. I robimy, uwaga, w pierwszym, drugim i w trzecim będziemy robić takie jakby pufki malutkie. One będą nam tworzyły jakby takie małe paluszki naszego pieska. I uwaga, wbijamy się, robimy narzut, wyciągamy, hop, narzut, znowu się wbijam, narzut, wyciągam. I teraz narzut i przez te cztery nitki. I uwaga, i jeszcze raz. Wbijam się, narzut, wyciągam, narzut, wbijam się, narzut, wyciągam. I hop. I trzecie tak samo, czyli znowu wbijam się, narzut, wyciągam, narzut, wbijam się, narzut, wyciągam i narzut przez wszystkie nitki. I do końca już robimy zwykłe półsłupki. Powinno nam zostać ich 5. Ok. Hopka. Przerzucam sobie. I teraz w kolejnym rzędzie, czyli to jest nasz rząd czwarty, robimy odejmowanie, bo musimy troszkę zmniejszyć tą naszą łapeczkę. I uwaga, robimy tak, że łączymy pierwszą z drugą i drugą z trzecią, czyli będziemy dwa odejmowania pod rząd robić. Zobaczcie, pod nitkę nic nie wyjmuję, pod, co to znaczy pod nitkę, że nie pod całe, tylko pod przednią nitkę tylko, tak? Robię narzut, przeciągam pod tymi dwiema, narzut i przez dwa. I to samo robię obok. Znowu pod przednią nitkę, nie wyjmując pod przednią nitkę drugiego oczka, narzut, wyciągam i narzut przez dwa. Hop, i do końca znowu tutaj powinno nam zostać 4 półsłupki. Hop, 3 i 4. Ok. Przerzucamy znacznik i teraz dwa ostatnie rzędy robimy już powtarzając, czyli po prostu przerabiamy. Teraz powinno być tutaj 6 półsłupków, czyli przerabiamy po 6 półsłupków w rzędzie piątym i 6 półsłupków w rzędzie szóstym. I tam się też spotykamy wszystkie oczka pojedynczo po 6 w tych dwóch rzędach. Więc spotykamy się na końcu rzędu szóstego. Na końcu robimy oczko ścisłe. Hop, czyli się wbijamy. Coś za daleko. Wbijamy się, narzut, wyciągam i wyciągam, ściągam. Zostawiam sobie kawałek na przyszycie. I wyciągam to oczko w górę szydełkiem albo palcami. Zobaczcie, ta łapka jest taka malutka, nie wypełniamy jej i robimy oczywiście 4 takie łapki. No dobra, więc teraz zacznijmy kolejne części naszego pieska. Oczywiście do ręki wraca nasz musztardowo-brązowy kolor i zaczynamy tym razem robić głowę. Głowa, oczywiście magic ring na początku, ale to będzie magic ring z 5 półsłupków, czyli hop, hop i 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Ściągam.
zakładam znacznik i w kolejnym rzędzie zrobimy dodawanie. Zrobimy dodawanie w każdym oczku, czyli w każdym z pięciu. Czyli pięć razy zrobimy dodawanie. Sprawdzamy sobie pierwsze oczko oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest pierwsze. I co to znaczy, że dodajemy? To znaczy, że zrobimy dwa razy półsłupek w tym samym oczku. Zobaczcie, pierwszy i kolejny. Nie robię obok, tylko jeszcze raz w tym samym oczku. Hop. Dzięki temu dwa oczka, dwa półsłupki wychodzą z jednego oczka i o to właśnie nam chodzi. I powtarzamy to w kolejnych czterech jeszcze oczkach i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, zobaczcie, dzięki temu, że dodaliśmy w każdym oczku, to ładnie, równo nam się tutaj dodało i mamy powiększoną robótkę. Przerzucamy znacznik do tyłu w taki sposób, aby nitka robocza zawsze była pod znacznikiem. Zobaczcie, on zawsze jest na nitce roboczej, dzięki temu spełnia swoje zadanie. Gdyby był pod spodem, to by zniknął, a nie o to nam chodzi. W kolejnym rzędzie i jeszcze w kolejnym, czyli w trzecim oraz w czwartym, robimy powtarzanie, czyli przerabiamy te oczka, które tutaj są, a łącznie w rzędzie jest ich 10, pojedynczo, więc spotykamy się na końcu rzędu czwartego, przerabiamy trzeci wszystkie oczka pojedynczo, czwarty wszystkie oczka pojedynczo, w każdym rzędzie po 10 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu, gdzie nie dziesiątego, czwartego, na końcu rzędu czwartego. Ok, po tych rzędach powtarzania teraz mamy rząd, w którym będziemy dodawać, czyli troszkę powiększymy, no bo ten pyszczek nie będzie taki malutki. I uwaga, robimy dodawanie, czyli dwa półsłupki w jednym oczku. Teraz robimy cztery zwykłe półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I w kolejnym znowu robimy dodawanie, czyli znowu dwa półsłupki w jednym oczku. Hop. I do końca powinny nam zostać cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu robimy zwykłe półsłupki. Dzięki tym dwóm dodawaniom z 10 oczek, które były, zrobiło nam się 12. I teraz właśnie w tym kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie szóstym, robimy 12 półsłupków w całym rzędzie, czyli nic nie dodajemy, tylko po prostu wszystkie oczka przerabiamy jednym półsłupkiem i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. No, dobra. Przerzucamy znacznik i uwaga, teraz w pierwszych sześciu oczkach będziemy robić dodawanie, czyli w pierwszych po kolei sześciu jedno dodawanie jest, zobaczcie, dwa półsłupki, w drugim oczku dwa półsłupki, w trzecim oczku dwa półsłupki, w czwartym dwa półsłupki, w piątym dwa półsłupki, i w szóstym też dwa półsłupki. Mieliśmy 12 półsłupków w rzędzie, 6 przerobiliśmy dodawaniem, no to do końca rzędu jest 6 zwykłych oczek i przerabiamy je pojedynczo już półsłupkami. Dzięki temu dodawaniu właśnie zrobi nam się taki fajny kształt pyszczka, który będzie nieregularny. I o to właśnie nam chodzi. Ok. W kolejnym rzędzie, czyli teraz zaczynamy, zobaczcie, 2, 4, 6, siódmy rząd skończony, więc zaczynamy rząd ósmy. I w tym rzędzie po prostu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, łącznie powinno być ich 18, bo pamiętamy, że byliśmy tutaj 6 razy dodawanie, więc 12 plus 6 to 18 i tyle właśnie jest w tym rzędzie, więc przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo jednym półsłupkiem, łącznie ich ma być 18 i spotykamy się na końcu tego rzędu. Następny rząd, czyli rząd dziewiąty, to jest rząd dodawania, ale to już jest ostatni rząd na tej głowie, ona nie będzie jakaś super duża. I teraz robimy dodawanie w następujący sposób. Robimy dwa zwykłe półsłupki, czyli w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek i dopiero w trzecim oczku robimy dwa półsłupki, czyli dodawanie. Raz i dwa.
I ten schemat powtarzamy do końca rzędu, czyli pół słupek dodawanie, pół słupek dodawanie, pół słupek dodawanie i tak do końca. Dzięki temu z 18 zrobi nam się 24 oczka, 24 półsłupki w rzędzie i tam się spotykamy, czyli dodajemy w każdym trzecim oczku, spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym dodawaniu w rzędzie 9, w kolejnych dwóch rzędach, czyli w rzędzie 10 oraz w rzędzie 11, przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli po prostu powtarzamy tą ilość oczek, która jest teraz, a jest ich łącznie 24, więc robimy i spotykamy się na końcu rzędu 11. Ok, rzędy powtarzania skończone i już widać, tutaj się wyłania kształt pyszczka naszego pieska, ale zanim przejdziemy do następnych rzędów, najpierw zamontujemy oczy, czyli odkładam sobie szydełko, biorę sobie moje bezpieczne oczy, hopka, i będę je montować tutaj. O, wszystkie części wezmę. Ok, gdzie je montujemy? Patrzymy i liczymy, czyli liczymy 2, 4, 6 rząd i za znacznikiem zaczyna się nasz 7 rząd, czyli to jest ten rząd, w którym było tak dużo dodawania koło siebie. I zobaczcie, tuż za pierwszym dodawaniem wkładamy jedno oko. Hop. Musimy je wziąć i wcisnąć. I kolejne oko, jakby mijamy cztery dodawania, czyli tu mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte, czyli pomiędzy ostatnim a przedostatnim dodawaniem wkładamy drugie oko. Hop. Zobaczcie, odpowiednia przestrzeń jest tutaj. Jak chcecie policzyć, to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i w 8 jest kolejne oko, czyli 7 przestrzeni, a w 8 drugie oko. Oczywiście nie zostawiamy ich tak. Bierzemy, odwijamy na drugą stronę i montujemy. Zobaczcie, tu są takie jakby schodki, tak? Takie mamy wypustki i wkładamy na to zatyczkę. Czyli wkładam i mocno, mocno naciskam. Ona powinna lekko pstryknąć tak pod naszymi palcami. O, widać, że przeszło. I w drugim robimy dokładnie to samo. Czyli jakby, zobaczcie, zatyczka jest tu, pod tym pierwszym jakby ząbkiem, widzicie? Więc to samo robimy tutaj. Wciskamy sobie oko od drugiej strony, tak żeby je czuć. Hop. I ona sobie powinna, ona czasem tak smukło przechodziło, więc nie czuć tego, ale widać, widać, że ona przeszła, ona się teraz nie cofnie, choćbym chciała, nie chcę oczywiście, żeby się cofnęła. Odwijam i już widać, że te oczy inaczej są, nie są, trochę jak ryba wygląda, ale to nie jest ryba, to jest piesek. Ok, więc teraz przechodzimy do kolejnych rzędów. Oczywiście, jeżeli nie macie takiego, takich bezpiecznych oczu, to możecie sobie zrobić magic ringa z 5 półsłupków, ściągnąć go i też będzie ładne, małe oko przyszyte dokładnie w tym miejscu. Ok, więc my przechodzimy do następnego rzędu. Kolejny rząd, zaczyna nam się tutaj odejmowanie. Będziemy po troszku odejmować, żeby ładnie tutaj zrobić kształt tej głowy. W trakcie jeszcze będziemy wypełnienie wkładać, więc musimy pamiętać o tym. I w jaki sposób robimy odejmowanie? Zaczynamy od dwóch zwykłych półsłupków, czyli raz i dwa. Teraz odejmowanie, więc łączymy za przednią nitkę trzecie oczko i za przednią nitkę czwarte oczko. Narzut, przeciągamy przez te dwie nitki i narzut i przez dwie. I to samo powtarzamy łącznie 6 razy, czyli znowu dwa zwykłe półsłupki, znowu dwa kolejne oczka łączymy za przednią nitkę i powtarzamy tak do końca rzędu i tam się też spotykamy. Ok, zobaczcie, jaka jest zmiana. Jak włoży wypełnienie, tutaj od razu ta część się zupełnie inaczej układa. I teraz kolejny rząd odejmowania. Teraz robimy jeden półsłupek i łączymy drugie
oczko z trzecim oczkiem. Taki sam sposób jak wcześniej, tyle że po prostu jest mniej tych zwykłych półsłupków, czyli jeden półsłupek, odejmowanie, jeden, odejmowanie, jeden, odejmowanie, jeden, odejmowanie. Spotykamy się na końcu rzędu, to jest rząd numer 13, gdyby ktoś nie był pewien, więc do dzieła. Został nam ostatni rząd odejmowania, później już tylko takie ostateczne zamknięcie tej głowy. Więc robimy tak, że będziemy łączyć dwa kolejne oczka, czyli pierwsze z drugim, trzecie z czwartym, piąte z szóstym, siódme z ósmym, dziewiąte z dziesiątym oraz jedenaste z dwunastym. Zobaczcie, hop, hop, łączę odejmując. W taki sposób robimy do końca i tam się też spotykamy. Okej. Okay. Po tym ostatnim zostaje nam taka malutka przestrzeń, którą trzeba zamknąć, więc bierzemy, odcinamy kawałek dalej włóczkę, odcinamy ją porządnie, o. I wyjmujemy to oczko w górę i zamieniamy szydełko na igłę. I uwaga! Mamy tutaj 6 oczek, tyle ich powinno być, więc przekładamy od środka do zewnątrz, przez wszystkie 6. 2, 3, 4, 5 oraz 6. Przytrzymuję sobie, ściągam mocno i mamy pięknie zamknięte. Tą nitkę można sobie przewlec gdzieś tutaj dalej. Hop, ona już nie będzie nam potrzebna. Zobaczcie, można ją sobie także tutaj przyłączyć. W jaki sposób ją przywiążemy, gdybyśmy się bali? Zobaczcie, jest nitka tutaj w tym przestrzeni, wbijam tutaj igłę i przebijam ją od razu obok. Oczywiście muszę znowu nawlec, przeciągam, ale zanim przeciągnę, jeszcze podkładam nitkę pod igłę. Teraz dopiero. No, nie wierzę. O, teraz dopiero przeciągam, mocno ściągam, hop i uwaga, wbijam się igłą, ale nie w to miejsce, z którego przed chwilą wyszła, tylko to, gdzie się wbijaliśmy na samym początku. Przebijam gdzieś dalej, ciągnę na tyle mocno, żeby to nam się pięknie schowało. Taran, mała magia. Tą nitkę oczywiście bierzemy, naprężamy, odcinamy, a ona nam się pięknie chowa w środku. W tym momencie możemy także już wyjąć nasz magiczny znacznik. Hop. I mamy głowę. Ona zaraz z uszami naprawdę będzie wyglądała troszkę inaczej i dużo zmieni nam nosek. Więc teraz to co? Może zrobimy jeszcze ten nosek, zanim przejdziemy do dalszej części ciałka. Nosek to jest dosłownie chwila, moment. Nosek robimy zaczynając jak magic ring. Hop, ale uwaga. To nie będzie standardowy magic ring. Robimy dwa półsłupki na tych magic ringu, czyli hop, jeden półsłupek i hop, drugi półsłupek. Teraz robimy oczko łańcuszka, hop, i teraz robimy jeszcze dwa półsłupki. Jeden i dwa. I to, co mamy, ściągamy tutaj ładnie. Zobaczcie, odcinamy nitkę już, tu już jest koniec. Tu jeszcze na końcu można sobie zrobić oczko łańcuszka, żeby ładnie nam się wszystko tutaj zamknęło. Ściągamy i jest nasz miniaturowy nosek. Oczywiście do ciałka, do naszego pyszczka tutaj, przyczepiamy ten nosek igłą. Zobaczcie, jak wiele zmienił. Zobaczcie, jest taki, nie wiadomo co. I nagle nosek i powstaje słodki psiak. Jeszcze nie ma uszu, a już jest słodkim psiakiem. Zaraz zobaczycie. W jaki sposób przyczepiamy? No nie musimy tu jakoś super przyszywać. Ważne, żeby po przyłączeniu tego nosa zachował się jego kształt. On, zobaczcie, jest takim niby trójkącikiem, troszkę serduszkiem i to jest bardzo ważne, żeby po przyszyciu zachować właśnie ten jego specyficzny kształt. Hop, przeciągam sobie i biorę tą dolną nitkę tu, oczko raczej, tu gdzie było właśnie oczko łańcuszka zrobione, właśnie tak, żeby, zobaczcie, żeby ten kształt był tutaj jak najbardziej zachowany.
wbijam się z powrotem, tutaj z powrotem w miejsce, chyba tutaj najlepiej, jeszcze żeby igła mi najlepiej trzymała tą nitkę. Wiem, że to trochę chaotycznie wygląda, ale zobaczcie, o, o, trzyma się, tutaj wbijam się. Pokazuję Wam, żeby najpierw złapać trzy newralgiczne miejsca. Dzięki temu ten nos będzie odpowiedniego kształtu. Tą nitkę za chwilę schowamy. A zobaczcie, jak to ładnie nam się tutaj układa. Okej, oczywiście nosek może być też wyżej. Ja chyba troszkę za nisko go zrobiłam, ale to nie jest problem. Więc przyszywamy nosek, zaczynając od trzech newralgicznych miejsc, tak żeby one się ładnie ułożyły. I później tak naprawdę możemy jeszcze połączyć. No, dobra, ja to zaraz sobie na nowo przyszyję troszkę wyżej. O, żeby on był tak. Dobra, a teraz zabieramy się za uszy. Ok, uszy oczywiście też w tym kolorze, chyba że chcemy jedno ucho zrobić brązowe, drugie jaśniejsze albo białe. Naprawdę tutaj jest duży wybór. Tak samo łapki mogą być różnych kolorów. Ja pokazuję wszystkie takie same, ale to nie znaczy, że Twój piesek, jamnik czy jakiś inny nie może mieć różnych kolorów uszu, łapek, czy nawet ogon może mieć inny, więc tutaj jest naprawdę duże pole do popisu. Zaczynamy oczywiście magic ringiem i tutaj będzie magic ring z 6 półsłupków, czyli jeszcze inaczej. Hop, chcemy uzyskać po prostu inny kształt, dlatego zaczynamy inną liczbą półsłupków na magic ringu. 3, 4, 5 oraz 6. Ściągamy i zakładamy znacznik. Hop, i teraz uwaga. W tym rzędzie będziemy dodawać, to jest jedyne dodawanie na uchu, ale to nie będzie dodawanie w każdym oczku, a dodawanie w co drugim, tak żeby dodać tylko 3 oczka. Oczywiście standardowo sprawdzamy sobie, które to było to pierwsze oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w pierwszym robię jeden półsłupek, a w drugim robię 2 półsłupki. Hop. I znowu jeden półsłupek i znowu 2 półsłupki. I znowu jeden. I znowu 2. Dzięki temu, że dodawanie było co drugie oczko, dodaliśmy 3 oczka i z 6 zrobiło nam się 9. I teraz tak naprawdę zostało nam już tylko powtarzanie. Ile tego powtarzania? Zakończyliśmy rząd drugi. I teraz ja zakończę na rzędzie 7. Czyli 3, 4, 5, 6, 7, zrobię 5 rzędów powtarzania. Jeżeli chcesz, żeby ucho Twojego pieska było krótsze, robisz mniej rzędów. Jeżeli chcesz, żeby było dłuższe, robisz więcej rzędów. Ja spotykam się z Wami i jak będę miała skończony 7 rząd, więc powtarzam sobie przez 5 kolejnych rzędów i tam się też z Wami spotykam. Więc przerabiamy. I spotykamy się, jak uzyskamy odpowiednią długość naszego ucha. Po tym powtarzaniu na końcu musimy zamknąć nasze ucho. Nie wkładamy do niego wypełnienia, no chyba że chcemy, żeby było takie lekko pulchne, ale ja zrobię płaskie uszy. I teraz ostatni rząd to jest rząd, w którym połączymy obydwie części. Zobaczcie. Wbijam się w oczko, ale jednocześnie przechodzę na drugą stronę i łączę pierwsze, drugie tak samo, trzecie i czwarte, czyli 4 półsłupki na końcu robimy, łącząc obydwie strony naszego ucha. Na końcu oczywiście zostawiamy sobie nitkę do przyszycia. Nie musi być jakaś super długa. Robimy jeszcze oczko łańcuszka. Przeciągamy i ściągamy od razu szydełkiem tą nitkę i mamy uszy. Robimy oczywiście sztuki 2. Mogą być w takim samym kolorze, nie muszą. Więc teraz przechodzimy do ciałka.
Ciałko oczywiście też zaczynamy od magic ringa i podobnie jak przy uchu, w zależności od tego, jakie długie ma być to ciałko, będziecie mogli zrobić je dłuższe bądź krótsze. I zaczynamy od magic ringa z 6, czyli podobnie jak na uchu. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Ściągam. Zakładam znacznik. I teraz robię dodawanie w każdym oczku. Dzięki temu, że zrobimy przy 6 półsłupkach dodawanie w każdym oczku, to z 6 zrobi nam się na koniec rzędu 12, no bo podwoimy tą liczbę. Teraz patrzymy sobie oczywiście, który pierwszy raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Wbijam się i robię 2, czyli pierwszy i drugi w tym samym oczku. I tak powtarzam do końca tego rzędu i tam się też spotykamy. Rząd trzeci to też rząd dodawania, ale tutaj robimy półsłupek, a dodajemy w drugim oczku. I oczywiście tak na przemian dodajemy do końca rzędu, czyli robimy półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie. Dzięki temu z 12 zrobimy 18 półsłupków, więc robimy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, dodawanie skończone i to jest najszerszy moment ciałka naszego pieska. I w tym momencie zaczynamy powtarzanie. Ja będę powtarzała do rzędu 12, czyli teraz zaczynam rząd czwarty, a spotkam się z Wami, jak będę miała skończony rząd 12, czyli ja będę dodawała przez 9 kolejnych rzędów. Ile Wy chcecie? To już zależy od Was. Wtedy piesek będzie miał albo dłuższe, albo krótsze to ciałko. Więc do dzieła i spotykamy się na końcu rzędu Waszego ciałka, w sensie ciałka Waszego pieska. Ja spotkam się z Wami, jak skończę rząd 12. Pamiętamy, wszystko pojedynczo, w każdym rzędzie mamy po 18 półsłupków. Ok, po powtarzaniu w kolejnych rzędach u mnie jest rząd 12 skończony i teraz będę robiła odejmowanie. Odejmujemy, tak jak już dzisiaj było odejmowanie, czyli najpierw musimy z 18 zejść do 12, czyli robimy półsłupek, a dwa kolejne oczka łączymy, odejmując i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek i odejmowanie. Pamiętamy o wypełnieniu, to jest bardzo ważne. Jeżeli ciałko Twojego pieska jest naprawdę długie, to musisz je wypełniać już w trakcie, po trochu, bo później może być problem z wepchnięciem w odpowiednie miejsce tego wypełnienia. Może być tak, że będą puste miejsca, a nie o to nam chodzi. No chyba, że Twój piesek ma być zupełnie pusty i będziesz chciała gdzieś, nie wiem, przywiązać za to ciałko jego. To spoko, to puste. Ale jeżeli ma być wypełnione w środku, to pamiętajmy o regularnym po troszku wypełnianiu, żeby później na końcu nie było po prostu z tym problemu. A teraz odejmujemy, czyli półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowany. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, u mnie ciałko już wypełnione i robimy odejmowanie. Teraz odejmowanie to, bo podobnie jak na głowie, odejmowanie w każdym, czyli każde dwa oczka będziemy łączyć w jedno, czyli pierwsze z drugim, trzecie z czwartym, piąte z szóstym, siódme, ósmym, dziewiąte z dziesiątym oraz jedenaste z dwunastym. I tam się też spotykamy, odejmujemy, tak żeby powstało nam tutaj 6 i zaraz zamkniemy. Ok, po tym odcinamy oczywiście kawałek włóczki dalej. Wyciągamy, zamieniamy szydełko na igłę i dokładnie tak samo jak było przy głowie, zamykamy ciałko, czyli pod każde z sześciu oczek przekładamy igłę. 3, 4,
5 oraz 6. Ściągamy, hop, i igłę wbijamy i chowamy sobie nitkę dokładnie w taki sam sposób. Znacznik wyciągamy. Co jest ważne? Tu mamy początek, a tu mamy koniec i w zależności od tego, który nam się bardziej podoba, to ustawiamy. Ja stwierdzam, że to będzie z tyłu, przy ogonku. Wygląda ok, nie jest aż takie straszne, więc to będzie ta strona. No dobra, ogonek, więc został nam już tylko ogonek do zrobienia. Ok. Podobnie jak pozostałe części, ogonek też zaczynamy magic ringiem, ale tutaj będzie magic ring z 5, czyli w taki sam sposób, jaki zaczynaliśmy pyszczek naszego pieska. Tyle, że tutaj na tym ogonku nie będzie ani jednego dodawania. Zrobimy magic ring z 5 i później pozostałe rzędy to już jest tylko powtarzanie. I od razu mówię, że ten pierwszy rząd powtarzania będzie najmniej przyjemny. No bo tutaj trzeba się uporać z tym malutkim magic ringiem. Więc przerabiamy tutaj, powtarzając tyle rzędów, ile chcemy tak naprawdę. O. Hop. W zależności ile rzędów będzie przy powtarzaniu, to nasz ogonek będzie dłuższy albo krótszy. Hop. Najgorszy jest pierwszy, ponieważ włóczka musi się inaczej ułożyć i później jak już się tutaj nam zaokrągli, to już później jest łatwiej. Ja tutaj będę przerabiała do końca rzędu 7, więc tam się też spotykamy. Wszystkie rzędy pojedynczo po 5 półsłupków i tak naprawdę zostało nam już tylko zszycie naszego pieska. Ok, na końcu oczywiście robimy oczko ścisłe, hop, ściągamy, tu możemy sobie zmniejszyć i ja już mam tutaj odcięte, więc zostawiamy sobie nitkę do przyszycia, tutaj wyciągamy i tak naprawdę mamy już wszystkie części, znacznik też można tu wyciągnąć, więc bierzemy się za zszywanie. Ok, wszystkie części naszego pieska już są, jedyne co jest przyszyte to tak naprawdę nosek. Więc możemy zacząć sobie od głowy, jak już tutaj jesteśmy. Uszy przyszywamy na płasko. Ja pewnie przyszyję je gdzieś na wysokości oczu, może troszkę wyżej. O, można oczywiście zrobić, składając tutaj lekko na pół, ucho takie trochę stojące albo takie stojące. Więc to już zależy od Was. Może być tak, że jedno będzie klapnięte, a drugie stojące. Więc tutaj jest naprawdę duże pole popisu. Można sobie tak zrobić ucho, w taki sposób, tu złożone. Wszystko będzie jakby od razu wyglądało jak troszkę inny piesek. U mnie będą obydwa uszka tak oklapnięte w dół. Trochę taki jamniczek, ale ciałko mojego jamniczka nie jest zbyt długie, więc myślę, że to taki kundelek. Więc tak, tutaj przyszywamy. W zależności jak sobie ułożymy, pamiętamy, że tutaj będą widoczne z prawej strony półsłupki albo z lewej na tym ostatnim rzędzie, tak? Więc jeżeli je tak przyjmiemy, to będą troszkę bardziej odstawały, wtedy możemy sobie tutaj jeszcze na wysokości tych rzędów połączyć je z głową, żeby były bardziej przyległe. Więc wszystko sobie robimy pomiędzy półsłupki, oczka i tak naprawdę tutaj wielkiej filozofii nie ma. Jak przyszywamy głowę? No właśnie, tutaj tak naprawdę nie zostawiliśmy sobie żadnej nitki. Mój błąd, naprawdę przepraszam. Możemy wziąć pierwszą, lepszą nitkę i przyszyć ją też w dowolnym miejscu, w dowolny sposób. Tak naprawdę w zależności od tego, jak chcemy, żeby ta głowa była ułożona. W tym momencie możemy tak naprawdę użyć sobie nitki od zakończenia i użyć tej nitki. Dzięki temu to miejsce, które jest mniej ładne niż ten koniec, będzie tutaj ukryte pod głową, pod przyszyciem głowy. Głowę możemy przyszyć w taki sposób, w taki. Ważne, żeby ona się trzymała nie na jednej niteczce, tylko jednak tutaj na dość sporej powierzchni i żeby nam się ułożyło jak tylko chcemy. Nóżki przyszywamy po bokach, no ostrości, o. Nóżki przyszywamy po bokach ciałka albo pod spodem.
też oczywiście przyszywając tak, jak nam się to podoba. Możemy je tutaj, wtedy łączymy górą oraz troszkę bokiem, albo możemy je przyszyć pod spodem. Wtedy wiadomo, łączymy je tymi oczkami, tutaj przechodząc raz igłą pod oczkami, raz pod półsłupkami z ciałka. W taki sam sposób przyszywamy ogonek, który... O, już myślałam, że zgubiłam. Ogonek przyszywamy oczywiście po drugiej stronie od głowy. Hop, może być taki ucieszony. Może być taki w dół ogonek, to też już zależy wszystko od Was. Ja tutaj zszywam, zaraz Wam jeszcze pokażę, o, a może nawet teraz. Zostały mi nitki od przyszycia noska i w taki sam sposób możemy schować wszystkie pozostałe nitki, czyli wychodzą w tym samym miejscu przez to samo oczko, teraz bierzemy, robimy z nich supełek, czyli hop, raz związuję, hop, drugi raz związuję i każdą z tych nitek przewlekam w inną stronę, czyli hop, o nie, 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 nie rozdwajaj mi się, nawlekam i teraz wbijam się w miejsce, z którego one wychodzą, one muszą dokładnie z tego samego miejsca wychodzić i przebijam się jedną w jedną stronę gdzieś tam, hop, zobaczcie, już się schował ten supełek, a drugą w inną stronę. Ja sobie najpierw wbiję, a dopiero później nawlekę, bo chyba jest troszkę za krótka. O, o, o. I przeciągam w inną stronę. Hop, naprężam je jeszcze w środku, żeby się dobrze związały. Nawlekam, napinam, odcinam. I napinam, odcinam. I tak naprawdę, zobaczcie, nitka jest schowana, nic tutaj nie wystaje. Dobra, to zszywamy tego naszego pieska i spotykamy się na podsumowaniu. Ha! Mamy skończony! Skończony piesek! Piesek jest skończony, wszystko przyszyte. Oczywiście, jeżeli macie jakiś problem z przyszyciem, to piszcie, bo może coś jest cały czas niejasne. Komentarze do Waszej dyspozycji, jak zawsze, oraz social media, czyli Instagram, Facebook oraz TikTok. Wszędzie tam jestem, wszędzie odpisuję na Wasze pytania, rozwiewam Wasze problemy i jakieś niejasności. Dodatkowo oczywiście będę wdzięczna za nie subskrypcję kanału, ale też kciuk w górę oraz naciśnięcie dzwoneczka, czyli subskrypcja, dzwoneczek, no i kciuk. To jest bardzo ważne, żeby pokazało się też to innym, żeby inni mogli zrobić też takiego pieska. No a jeżeli robicie, to pamiętajcie o oznaczeniu mnie w social mediach. Zawsze odpisuję, zawsze daję serduszko, więc czasami nawet udostępniam u siebie na profilu. To co? Dzięki jeszcze raz, a jeszcze pamiętajcie, że na dole jest możliwość takiego wsparcia mnie dodatkowego, żeby ten kanał mógł się rozwijać z całej takiej, wiecie, mocy magicznej. Więc co? Do następnego. Pa!